Ego to jest intelektualna reprezentacja naszego ja. Rodzi się około 4-6 roku życia, po czym od tamtej pory zaczynamy żyć w oparciu o to, co nam podpowiada umysł, a przestajemy żyć w oparciu o to, w jaki sposób żyjemy w rzeczywistości, w jaki sposób funkcjonujemy. Ego działa za pomocą myśli. Jest w wymiarze wirtualnym. Masz wizualizację i dialogi wewnętrzne. Nie ma żadnego dowodu, jak ci ktoś otworzy szyję, że w środku znajdą dialogi wewnętrzne albo mikrofonik schowany. Nie ma żadnego dowodu na to, że myśl pod tytułem jutro będzie futro lub cokolwiek innego, że ona jest prawdziwa. Ale te myśli istnieją, a my w nie wierzymy. Jak nie wierzymy, to wchodzą emocje. Emocje są faktem, emocje są w ciele. A jak są emocje, to wtedy są zachowania. I wtedy virtual za pomocą zachowań zaczyna tworzyć świat rzeczywisty. I zaczynamy, krótko mówiąc, materializować to, w jaki sposób żyjemy. Wyobraź sobie kobietę, która ma przekonanie, nie jestem wystarczająco atrakcyjna. Ona idzie z takim przekonaniem do sklepu, kupuje sobie włosienicę, starą, paskudną sukienkę, nakłada ją, patrzy w lustro i mówi, a nie mówiłam? W tym momencie ona zaczyna żyć w świecie materialnym, który pochodzi z virtualandii. Zresztą tak jak wszystko dookoła, to wszystko, co masz, jest produktem najpierw myśli, a później jest produktem rzeczywistym. Urzeczywistniamy nasze myśli, krótko mówiąc. Dlatego, że nie masz żadnej myśli, która by była prawdziwa. Per se, z definicji. W momencie, gdy masz jakąkolwiek historię na temat jutro, nie masz coś takiego jak jutro, jest tylko i wyłącznie ten moment. Jeżeli masz wspomnienia nostalgiczne, gdybym poznała kiedyś Kazika wtedy, gdybym nie wyszła za Henia, to by było super, o Jezu. To są historie, które są związane z przeszłością. Nie ma przeszłości. Nie ma tego, co będzie jutro. Nie ma tego, co było wczoraj. Jest tylko i wyłącznie ten moment. Więc w momencie, gdy w tej chwili coś się dzieje, to masz na to wpływ. Widzisz, na przykład teraz już miałaś myśl i już cię wciągnęło do środka. Bo nie możemy w żaden sposób skonstruować myśli, która nie byłaby dualistyczna. Nigdy nie będziesz wiedziała, co to znaczy jestem mądra bez porównania siebie do głupiej. Nigdy nie będziesz wiedziała, co to znaczy jestem atrakcyjna bez porównania siebie do nieatrakcyjnej. Nigdy nie będziesz wiedziała, co to znaczy jestem szczęśliwa bez porównania siebie do nieszczęśliwej. Więc nie jesteś w stanie się nie porównywać. Musisz to robić, ale jednocześnie nie musisz wierzyć w swoje porównanie. Na tym polega cały dowcip. Bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować, bo byśmy nie przeszli przez ulicę, nie byśmy nie wiedzieli, co to jest czerwone światło, co to jest zielone światło, ale z drugiej strony wiara w to, co myśl podpowiada, to jest zupełnie innego rodzaju koncept. Wierzymy zawsze w coś, czego nie ma. Nikt nie musi wierzyć w to, że w tej chwili siedzi na fotelu, bo to jest faktem. Ale jeśli chodzi o to, co się zmieni w przyszłości, w to już musisz uwierzyć. I ten element wiary, zawsze transcendentnej, powoduje, że myśli, które są wirtualne, zaczynają się materializować. I wtedy dążymy do tego, żeby dać im wyraz w określony sposób w naszym życiu. Więc potrzebujesz porównywać, inaczej byś nie wiedziała, co to znaczy duży albo mały, inaczej byś nie wiedziała, co to znaczy mądry albo głupi. Musisz to porównywać, bo myśl sama z definicji zawsze jest dualistyczna. Nie ma mądrego bez głupiego, nie ma czegoś takiego, nie ma szczęśliwego bez nieszczęśliwego. Więc jakąkolwiek historię masz na swój temat, to jak ta historia jest w jakiś sposób skonstruowana i w nią wierzysz, na przykład jestem fajna, to musisz wyprzeć, że jesteś niefajna, albo w drugą stronę, jakbyś miała historię, że jesteś niefajna, no to musisz wyprzeć wszystkie swoje przykłady fajności. Cokolwiek nie wybierzesz, to jest ekstremum, które nie jest prawdziwe. Myśl z definicji nie może być prawdziwa, nie ma jak być prawdziwa. Dziecko do 5 roku życia żyje bez dialogów wewnętrznych i bez wizualizacji. Cały czas jego mózg znajduje się w fazie alfa. Krótko mówiąc, nie ma jeszcze ani gadania do siebie, ani myślenia o przyszłości, ani o przyszłości. Do tego czasu jest najbardziej skuteczny, jeśli chodzi o języki obce. Może się nauczyć absolutnie bez wyjątków rzeczy. A później zaczyna przechodzić na inną formę pracy mózgu, charakterystyczną już dla barwego, dla fale beta, tak to się nazywa fachowo. W momencie, gdy coś takiego się dzieje, to my przestajemy się uczyć poprzez obserwacje i wtedy zaczynamy dążyć do tego, żeby zmieniać świat na taki, który nam pasuje. I pytasz, czemu to jest trudne? Ponieważ uczymy się w życiu, jak jest zbudowany pantofelek, z czego nigdy w życiu nie skorzystamy, natomiast umiejętność bycia w tu i teraz, czyli to, co podkreśla joga, co podkreśla buddyzm, co podkreśla psychologia uważności, te wszystkie podstawowe schematy, że istnieje niedualistyczna jaźń, która nie jest do poznania intelektualnie za pomocą umysłu, my się tego nie uczymy w szkołach, ponieważ szkoła przygotowuje ludzi, którzy później będą w określony sposób pracowali w systemie. I jeżeli mają pracować w systemie, to broń Boże, niech nie myślą samodzielnie. Najlepiej niech mają schematy, w których kobieta jest przekonana, że nie jest wystarczająco szczęśliwa w momencie, gdy nie ma jakiegoś faceta, albo facet jest przekonany, że on nie zdobędzie kobiety w momencie, gdy będzie miał jakiegoś samochodu. Tworzony jest system, w którym człowiek staje się pionkiem pewnego decydenta u góry, którego nawet nie zna. Nazywa się to kulturą na przykład, albo systemem szkolnictwa i tak dalej, co doprowadza do tego, że ludzie zaczynają żyć życiem, o którym nie mają pojęcia, że kiedyś uczyni ich nieszczęśliwymi. Nie wiedzą o tym, bo mają myśli, które po pierwsze nie są ich, a nawet jeśli, to są strasznie stare.
Piszę książki na ten temat i liczę na to, że ludzkość jest w czasie budzenia się. I na ten moment nie możemy żyć bez ego, ale to jest etap tej kultury, etap tej globalizacji. Pamiętaj, że w XVII wieku kobietę wbijano na pal w momencie, gdy miała czarnego kota. Za sam fakt tego, że miała czarnego kota. I wszyscy wierzyli, że to jest normalne. Dzisiaj wszyscy wierzą, że to jest normalne, że ktoś sobie wyobrazi historię i że ona jest prawdziwa. Za 50 albo 100 lat, albo 200 lat ktoś na to spojrzy i powie: ty wierzysz, że ludzie kiedyś wierzyli w myśli? Wierzysz w coś takiego? Wierzysz, że mogli żyć w przyszłości i że nastolatki się podniecały tym, przyszłość będzie super, a obrońcy krzyża się wkręcali tym, że 50 lat wcześniej to było super, bo oni są nostalgiczni? I okazuje się, że tylko przez pierwsze 5 lat życia człowiek żyje w permanentnym tu i teraz, co doprowadza go do tego, że jest najbardziej efektywny, jeśli chodzi o uczenie się. Właśnie, tu powstaje element pod tytułem, co ja wolę, czy wolę wejść w moje myśli, czy wolę 10 tysięcy godzin poświęcić, żeby stać się w czymś dobrym. Jeżeli chcesz wyćwiczyć swój biceps, to musisz dać mu ciężarek taki, który jest większy niż jego możliwości. Inaczej ci nie napompuje krwi, krew nie zniszczy mięśnia, a później w fazie rekuperacji, w fazie odpoczynku nie będziesz mogła zwiększyć rozmiarów i urosnąć. Innymi słowy, jak chcesz rosnąć, musisz znaleźć sobie coś, co cię wyciąga z twojej fazy komfortu. Myślenie o byciu szczęśliwym, a bycie szczęśliwym, to jest to samo, co oglądanie filmu pornograficznego i myślenie, że miałem dzisiaj dużo kobiet. Być zawsze jest związane z tu i teraz, a myśleć jest zawsze związane z przyszłością lub przyszłością. To są różne światy. Ludzie nie mają doświadczenia, tego nie ćwiczą, nie wiedzą, że istnieje mięsień świadomości, nie wiedzą, że istnieje ego. To jest rozum, my jesteśmy w średniowieczu z punktu widzenia tego, w jaki sposób ludzkość się rozwija. Jesteśmy w średniowieczu. My, to jest tak samo, jakbyś w latach 90. ktoś ci daje telefon cegłę i mówisz: kurde, osiągnięcie techniki. Wyjście z założenia, że ewolucja nie następuje, jeśli chodzi o świadomość, jest naiwne, krótko mówiąc. My tak samo się rozwijamy i tak samo jak kiedyś ganialiśmy kobiety za to, że miały czarnego kota, tak samo dzisiaj zaczynamy ganiać siebie za to, że istnieje coś takiego i my w nie wierzymy. Weź pod uwagę, co się dzieje w tej chwili na świecie. Żyjemy w XXI wieku, są permanentnie łamane prawa człowieka, permanentnie jest robione przeramowanie na temat tego, że warka narodowo-wyzwoleńcza to jednak jest terroryzm, w zależności od sytuacji, po której stronie muru jesteś. Żyjemy w świecie, w której ludzie mają podłączone poczucie własnej wartości do sukcesów i taki kazus Whitney Houston, która ma wszystko, co może, plus talent, która się nie zabija, bo nie jest w stanie tego zorganizować i zrobić dla tego miejsca. Ludzie, którzy, badania, które pokazują, że im więcej ktoś ma pieniędzy i sukcesu, tym mniej jest monogamiczny, tym szybciej rozwala swoje rodziny i tym bardziej jest chciwy. Kurde, to nie o to chodziło. To nie tak miało być, nie taka była idea. Sprzedawany jest ludziom koncept i oni dążą do tego, żeby ten koncept osiągnąć, mają go, po czym nagle się okazuje, że koszt był taki, że oni się zgubili. I później zwykle zaczynają szukać. Zaczynają tak szukać takich książek jak Egrocyzmy. Jeden zaczyna od tego, że ma potrzebę zapewnienia sobie warunków materialnych, drugi ma potrzebę bycia szczęśliwym, trzeci ma potrzebę duchową, potrzeby wraz z piramidą, i nie tylko Maslowa, ale z piramidą ludzkich możliwości się zmieniają. Nikt nie ma problemu z komputerem, jeżeli go nie ma w Papui Nowej Gwinei. W związku z czym nikogo nie martwi to, że nie działa internet, ale mogę ci pokazać Polaka, który tutaj siedzi i siedzi na internecie. Jak mu zawiesisz ten internet, to dostanie szału, dlatego że on ma inne potrzeby. Ale potrzeby, tak jak apetyt, rosną w miarę jedzenia i możliwości. Ludzie nie przekonują, że braka do tego, że pieniądze szczęście nie dają, bo on żyje w iluzji, że tak będzie. Ale celebrytę, który jest uzależniony od kokainy i którą wciąga, co prawda, złotą pipetką, ale jest bożyszczem tłumów wszędzie dookoła, to powiem ci, tak można przekonać, że pieniądze szczęście się w głowie nie mieści, bo oni doświadczyli i mają inną potrzebę. Są różne historie. Jeden siedzi pod drzewem, spada mu jabłko i dociera do niego, na czym to polega. Trzeci wchodzi do wanny, po czym wyskakuje, krzyczy eureka, ponieważ wsadził do niego koronę. Czwarty pracuje nad sildenafilem i ni stąd, ni zowąd ma erekcję jako efekt uboczny. Albo wsadzasz to w przypadek, albo wsadzasz to w schemat pod tytułem: ciągle się oświecamy, wracając do tego, kim jesteśmy, biorąc nasze myśli, które nas wyciągają albo w przeszłość, albo w przyszłość, i wracamy i mówimy, kim ja jestem w tej chwili. To, co ty sądzisz na temat Justyny, jest czymś innym niż to, co będziesz sądziła po tej rozmowie. Justyna się zmienia, ty ją ciągle oświecasz. Kiedyś ta Justyna miała malutkie buciki, dzisiaj ma inne, ta Justyna siada, podoba jej się jeden ciuch, jutro może się podobać inny. To jest permanentny proces określania swojego ja i stwierdzenia, w moim przypadku, kim jest na ten moment Mateusz. Natomiast nie daj, Panie Boże, zdrowie 50-latek, który ma fobię wystąpień publicznych, którą się nauczył, gdy miał lat 6, bo to znaczy, że ma 44 lat
swojego własnego ego w plecy. Wyobraź sobie, że masz nowy komputer i korzystasz z programowania z lat 70. No to jest tragedia. I większość ludzi w taki sposób żyje. Większość ludzi wybiera sobie partnerów na bazie tego, jaki był ojciec albo jaka była mama. I to jest tragedia. Oni później żyją w związkach, w którym ona chce być straszną księżniczką, bo przecież taki ją mężczyzna powinien kochać jak jego kochana. To jest technicznie niemożliwe do osiągnięcia, bo my nie wiemy z punktu widzenia dorosłego organizmu, kim my jesteśmy, bo myśli, które mamy, są w cholerę stare, ale to w cholerę stare. Większość przekonań, ponad 90%, pochodzi z pierwszych 4 lat życia. I w tym ludzie żyją. Wyobraź sobie 50-latkę, który ma przekonania, gdy on miał lat 5. Coś takie jak odrzucenie na przykład. Nastolatek nie boi się odrzucenia, bo jak rodzice mu powią, ja cię nie chcę, to on powie, ale super, tylko dajcie forsę, żebym się sam odrzucił. Odrzucenie to jest kwintesencja pierwszych 4 lat życia. Mam córeczkę, która biegnie, łapie się za nogę, bo ona się boi. Ile dorosłych ludzi się boi odrzucenia? To jest problem, który ma góra 4 lata, ale to góra, nie więcej. Ile ludzi dorosłych się wstydzi, co inni pomyślą? To jest maksymalnie 8 lat, nie więcej. Jak jesteś już nastoletnia, to czego masz się wstydzić? No to już jesteś dorosła, już zaczynasz myśleć w innych kategoriach. Gdy byłem dziecięciem, myślałem jak dzieci, lecz gdy stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co... Dziecięce. Chrystus z Nazaretu. W Dużej Księdze opisał. Większość ludzi żyje na poziomie intelektualnym i emocjonalnym małego dziecka. Nawet nie nastolatka, małego dziecka. 4-5 lat, góry. I ciężko jest żyć z butem intelektualnym, tak samo jak ciężko jest, mając rozmiar stopy, na przykład w moim przypadku 41 z butem, który miałby, nie wiem, 30. To się zmienia, nasze myśli się zmieniają, ale ludzie ich nie aktualizują, bo się nie uczą. Bo w szkołach mają tempę powtarzanie, ile wydobyto węgla w Chinach w latach 70. I później gwarantuje ci, że nikt nie logarytmuje rano, nikt nie całkuje w południe i nikt nie przypomina sobie budowy pantofelka wieczorem. A to jest zupełnie inny system.